Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus tym pozdrowieniem w imieniu księdza proboszcza prałata Andrzeja Banaszka i pracujących tu kapłanów. Pozdrawiam wszystkich zacnych parafian i drogich telewidzów. Znajdujemy się w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii Bogu Rodzica na Jelonkach. Akurat jesteśmy w klimacie Wielkiego Tygodnia, który nas inspiruje do wspólnej pasyjnej medytacji. Proszę pozwolić, że ujmę ją w formie tryptyku. Po pierwsze, chciałbym dokonać refleksji historyczno-teologicznej tego świętego czasu, by później przejść w drugiej części tryptyku do przesłania i po trzecie zwieńczyć życzeniami. A więc po pierwsze, Wielki Tydzień to znaczy najświętszy tydzień w roku kościelnym. Jest to jakby rdzeń całego roku liturgicznego. Dlatego też ten Wielki Tydzień zaczął się kształtować właściwie w czasach IV do VII wieku. Na początku obchodzono tylko Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Niedzielę, a w VII wieku dodano Wielki Czwartek. I tak to przetrwało wieki do XX, kiedy to Pius XII w 1951 roku dokonał po raz pierwszy reformy. Mianowicie nowość polegała na tym, że przeniósł uroczystości Misterium Paschalnego z godzin przedpołudniowych na godziny wieczorne. A w 1955 już było wiadomo, że Wigilia Paschalna ma się zaczynać o zmierzchu i kończyć właściwie przed świtem poranka zmartwychwstania. To takie przypomnienie historyczne, by mieć świadomość genezy tych szczególnie najświętszych dóbr w ciągu roku liturgicznego. Mówię dlatego, że chciałbym teraz przekazać teologię właśnie tych dni. Otóż męka pańska zaczyna się już od momentu wjazdu do Jerozolimy. W kolekcie, czyli modlitwie euchologijnej, tego dnia jest stwierdzenie, że dziś rozpoczyna się obchód świąt paschalnych, a zatem wjazd do Jerozolimy inauguruje pasję Jezusa Chrystusa. Te dni Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty czy Wigilii Paschalnej są najistotniejsze. I trzeba wiedzieć, że cały tydzień właściwie to już jest obchód męki i to jest czas poświęcony dla Boga. A zatem powinniśmy mieć czas, by uczestniczyć w tych najważniejszych wydarzeniach roku liturgicznego. Dlaczego najważniejszych? Bo to jest podstawowa prawda naszego chrześcijaństwa. Jest jedyna prawda, a tą prawdą to jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zwana inaczej Misterium Paschalne. Jednakże w sposób już bardzo konkretny, tak zwane trzy dni, te święte dni, określane po łacinie Triduum Sacrum, po raz pierwszy użył to święty Ambroży, później święty Augustyn, one są szczególne. Jeżeli chcielibyśmy tak się im przypatrzeć, to Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota
a później tak zwana Wigilia Paschalna, to są jakby trzy korony. Ale najważniejszą koroną, jakby czwartą, to jest Wigilia Paschalna, która powinna być sprawowana w godzinach nocnych i kończyć się zmartwychwstaniem. Trzeba powiedzieć, gdy chodzi o teologię, że to jest jedno wielkie zbawcze wydarzenie, że to jest jedna tajemnica, tylko jest tak wielka i tak znacząca, że rozkłada się ją właśnie na te trzy dni, żeby uczestnicy mogli dokonać pewnej mistagogii, czyli wejść w głębie przeżywanego misterium. Ta prawda jest tak ważna, że generalnie ona jest celebrowana przez cały rok, 365 dni. Dlatego w cyklu codziennym, kiedy jesteśmy na mszy świętej, przeżywamy misterium paschalne, czyli jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W cyklu tygodniowym, kiedy jesteśmy w niedzielę w kościele, Dzień Pański, to jest inaczej Mała Pascha, Mała Wielkanoc i w końcu w cyklu dorocznym, kiedy uczestniczymy w zmartwychwstaniu, czyli tak zwana uroczystość nad uroczystościami. Więc generalnie jedna prawda, podstawowa, najważniejsza, to co Paweł mówi, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wiara nasza byłaby daremna. To jest dominanta jakby całego roku liturgicznego. Subdominantą jest Narodzenie Pańskie, zesłanie Ducha Świętego, przemienienie Pańskie czy inne uroczystości. A zatem, jak widać, to Triduum Sacrum jest dla chrześcijanina najistotniejszym czasem. To są najpiękniejsze dni, gdy chodzi o celebrację liturgiczną. I tak w Wielki Czwartek. Można to streścić: Jezus służy, ustanawia sakrament kapłaństwa, sakrament Eucharystii i daje mandatum, czyli prawo miłości, służba. Wielki Piątek jest dniem liturgicznym, to znaczy takim, w którym Kościół nie celebruje Najświętszej Ofiary, ponieważ wtedy składa ją sam Jezus. Niemniej liturgia Wielkiego Piątku w całej swojej okazałości i istocie zmierza do jednego. O ile Wielki Czwartek Jezus służy, o tyle Wielki Piątek Jezus umiera jako Bóg człowiek, bo Bóg nigdy nie umiera, chodzi tylko o naturę ludzką. A więc Wielka Sobota, która do południa poświęcona jest najczęściej adoracji Najświętszego Sakramentu, to jest istota, trwać przy grobie Pańskim, jak Maryja i z Maryją, ale również jest to czas popołudniowej liturgii, która jest bardzo bogata i od godziny 16 przestaje istnieć Wielka Sobota, a zaczyna się tak zwana Wigilia Paschalna. Gdy chodzi o rzeczywistość Kościoła w Polsce, proponuje się, ażeby ją rozpoczynać o godzinie 21 i kończyć w pełni rozbudowaną zresztą Wigilię Paschalną tym świtem poranka wielkanocnego. To jest najważniejszy dzień w ciągu roku liturgicznego. I generalnie Wigilia Paschalna kończy ten czas obchodów dotyczących jego męki, śmierci i zmartwychwstania, a takim zewnętrznym jakby zwieńczeniem to jest msza święta rezurekcyjna. Ona jest o wiele ważniejsza i stosowniejsza na zakończenie Wigilii Paschalnej, aniżeli tradycyjna rezurekcja, gdzie Polacy przybywają na godzinę 6 rano. Najistotniejsza to jest ta msza święta,
jak powiedziałem, kończąca obrzędy liturgii Wigilii Paschalnej. Gdy chodzi o niedzielę Zmartwychwstania, rzecz jasna, podstawowe święto naszej wiary katolickiej. I można byłoby sobie teraz postawić pytanie po tej krótkiej refleksji historycznej, teologiczno-liturgicznej, jakie jest to dla nas przesłanie, co nam to mówi, po co to w ogóle wszystko jest, zwłaszcza kiedy dokonuje się to na interwale historii Europy czy Polski, bardzo dla nas bolesnej, czyli w kontekście dramatu wojennego na Ukrainie. Więc gdy chodzi o to przesłanie, to sprawa pierwsza, podstawowa. Żyć zmartwychwstaniem to znaczy przede wszystkim spotykać się z Jezusem. A my się z Nim spotykamy przede wszystkim podczas największego cudu świata, jakim jest msza święta. A ten cud właśnie polega na tym, że następuje nie tylko wspomnienie wydarzeń sprzed 2000 lat, ale następuje uobecnienie. Czego? Misterium Wieczernika i Golgoty. To jest ten największy cud świata, czyli zmartwychwstanie. A więc podstawowa rzecz, spotykamy się ze zmartwychwstałym w czasie każdej mszy świętej, gdzie On przychodzi do nas ze swoim Słowem, które staje się ciałem w sakramentalnej komunii. Po drugie, trzeba pamiętać, że każde spotkanie ze zmartwychwstałym jest spotkaniem pocieszającym. Kiedy Maria Magdalena szła do grobu, płakała, ale kiedy się spotkała z Jezusem, odeszła pełna radości. Wystarczyło tylko jedno spojrzenie mistrza, aby ją pocieszyć. Dalej, każde spotkanie ze zmartwychwstałym dokonuje zmiany człowieka. Oto uczniowie zdążający do Emaus. Kiedy tak rozprawiali, nie rozumiejąc do końca, czym jest Pascha, bo ją utożsamiali z Paschą polityczną, kiedy Jezus się im objawił, oni zmienili kierunek, odwrócili, pobiegli do Jerozolimy, radując się, że spotkali Pana. Każdy więc, kto Go spotyka, odchodzi, jak Maria Magdalena, pocieszony. Każdy, kto Go spotyka, odchodzi, tak jak uczniowie, zmieniony. I oczywiście każdy, kto Go spotyka, to jest trzeci rodzaj, odchodzi z pewnym posłannictwem. Kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się Piotrowi, powiedział mu: paść baranki moje, czyli zlecił mu misję, podobnie z apostołami. Kiedy się z nimi spotkał, zlecił im i dał polecenie: idźcie i nauczajcie. A więc spotkanie ze zmartwychwstałym jest spotkaniem pocieszającym, jest spotkaniem przemieniającym i jest spotkaniem posyłającym. A więc skoro mówimy o zmartwychwstaniu, jak nim żyć, to właśnie z nim się spotykać. I dlatego też przeżywając tę uroczystość nad uroczystościami, która właśnie na tym interwale historii, jak wspomniałem, chcę podkreślić, że tegoroczne świętowanie, chociaż inne od poprzedniej pandemii koronawirusa, dzisiaj jest ta pandemia wojenna o wiele gorsza, tragiczniejsza, naznaczona stygmatem wielkiej traumy. I trzeba powiedzieć, że nie jest to takie świętowanie jak zawsze. To jest przeżywanie. A to przeżywanie to jakiś większy ciężar gatunkowy dla nas. Bowiem w tej chwili tam nad Dnieprem, gdzie płynie krew
gdzie toczą się łzy. Nadal trwa wojna, nadal trwa dramat, który dla wszystkich, nie tylko tamtejszych pobratymców, ale i dla nas staje się współczesną Golgotą Wschodu. To nic innego jak droga krzyżowa tamtejszych mieszkańców. To są te gorzkie żale, które może nie są śpiewane tak jak w Polsce w sposób taki płynący z serca, ale są mocno przeżywane. I dlatego trzeba nam, abyśmy w tych trudnych czasach, również i dla Polski, kiedy pojawiają się na firmamencie polskiego nieba chmury ołowiowe, kiedy wszyscy oczekiwaliśmy pokoju, świat nam serwuje niepokój. Kiedy oczekujemy radości, którą daje zmartwychwstały, świat daje nam wojnę i smutek. Trzeba więc na tym interwale historii od strony praktycznej jakby w przepaść Chrystusowej męki. On cierpi w ludziach i w tych małych dzieciach i w tych płaczących matkach i ojcach włączyć to cierpienie, ten krzyż, który nam przyszło wszystkim dźwigać na tym interwale historii Europy, Polski czy naszych sąsiadów za granicy. A więc Chrystus, jak powiedziałem na początku odnośnie tych trzech dni, służy Wielki Czwartek, umiera Wielki Piątek i zmartwychwstaje Wielka Niedziela. Po tej refleksji historyczno-teologiczno-liturgicznej, po tym przesłaniu, proszę pozwolić, że w imieniu pasterza tego kościoła, księdza doktora Andrzeja Banaszka i całego dostojnego prezbiterium, chciałbym przekazać najlepsze życzenia. Oczywiście one są na bazie modlitwy i to są najistotniejsze życzenia, ale do tych życzeń słownych chciałbym jeszcze dopowiedzieć, jeżeli czegokolwiek mamy wam, przezacni słuchacze, telewidzowie, mieszkańcy naszego regionu, życzyć, to przede wszystkim, żebyście weszli w głębie tego misterium, żebyście odczytali, że to, co się działo 2000 lat temu, tam w Palestynie, dzieje się dziś, tu i teraz. To nie jest tylko wspominanie minionych wydarzeń, lecz ich uobecnianie, chodje, czyli dzisiaj. Liturgia ma to do siebie, że wydarzenia zbawcze sprzed 2000 lat stają się dzisiaj, a więc stają się teraźniejszością. Czyli dzisiaj Jezus jest skazywany, dzisiaj Jezus umiera i dzisiaj Jezus zmartwychwstanie. I to dzieło odkupienia nigdy się nie zaktualizuje, ponieważ Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. I takiej świadomości przeżywania, nie tylko wspominania, ale przeżywania, kiedy On jest uobecniony, szczególnie w hostii, zmartwychwstały Pan, całym sercem wam życzymy. Nadto niech wam towarzyszy w tych trudnych dniach, tygodniach, nie daj Boże miesiącach, taka świadomość, by mieć po pierwsze paschalne myślenie, czyli rozwiązywać problemy w świetle poranka wielkanocnego, Pascha, przejście. Po drugie, żeby mieć paschalne wykonanie pracy nad sobą. My mamy ciągle pracować nad sobą poprzez eliminację zła, a gruntowanie w sobie dobra. To jest ta Pascha, przechodzenie z ciemności do światła, z grzechu do łaski. I w końcu po trzecie, żebyście mieli paschalne oczekiwanie,
To znaczy oczekuję Twego przyjścia w chwale, a więc świadomość, że nie żyjemy dla teraźniejszości, ale dla przyszłości, czyli dla tej Paschy wiekuistej. I tego Wam całym sercem życzymy, popierając te słowa skromne, może trochę nieuczesane, ale naszą kapłańską modlitwą. Dziękuję za wysłuchanie. Zostańcie z Bogiem i bądźcie ludźmi Wielkiej Nocy. To znaczy, bądźcie ludźmi radości, której świat nie daje. Bądźcie ludźmi pokoju, którego też świat nie daje. Niech się tak stanie. Szczęść Boże. Dziękuję.